wybrane dla nas niektóre przemyślenia i rady świętego Jana Pawła II. Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się słyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole. By nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje feste klatki, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie możemy zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić każde życie. Nawet najmniej znaczące dla ludzi ma wieczną wartość przed oczami Boga. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością. Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym. Ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być. I chce więcej mieć, nie po to, aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności. Czujesz się osamotniony? Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka. Bogaty nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Człowiek nie tylko jest sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą samego siebie. Człowiek nie może sam do końca zrozumieć Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca sercem. Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu. Człowiek rodzi się, kocha i umiera nie na próbę. Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas?
jesteśmy tym bogatsi, im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odliczyć. Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni. Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga. Miłość i służba nadają sens naszemu życiu. Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, jego podobieństwie do Boga. Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie na dobre i na złe. Jest darem z siebie samego drugiemu człowiekowi. Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać milczącym w słuchaniu Jego słowa. Pozwala Mu odbić się echem w sercu. Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać głos młodości. Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą. Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli. Nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj wypada powiedzieć, nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu. Nie można żyć tylko na próbę. Nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę. Przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Prawo do życia nie jest kwestią światopoglądu. Nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Przyszłość zaczyna się dzisiaj. Nie jutro. Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat. Rodzina bowiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości. Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa. To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasami zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek człowieka.
Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne. Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Oto dekalog. 10 słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów. On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod kopcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całej społeczności. Papieżu Słowiański, Ojcze nasz, Ty od Boga do ludzi głosisz znów, że wiara i miłość to nie sen i że warto w życiu wybrać drogę tę. Yeah.